Від зараз скач, бо танута є замоцна. Від зараз скач, бо робимо мусний трап. Робимо квіт, навіть кіди пора ноцна. Чечінкам всім подвіємо цілий свят. Від зараз скач, бо танута є замоцна. Siemano, siemano widzów, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie w Minecraft Ale. I tak jak zapowiadałem na poprzednim Minecraft Ale, w dzisiejszym Minecraft Ale będziemy mieli trawa daje losowy item w Minecraft. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie, tak jak powiedziałem, rozpoczynamy sobie, prawda, rozgryweczkę na świecie. Trawa daje nam losowy efekt w Minecraft, co jest mega, mega koks. I patrzcie to, bo, znaczy, nie losowy efekt, losowy item, bo powiedziałem chyba losowy efekt. Chodziło mi o losowy item, patrzcie to, rozwalamy trawę i... dała nam... nic! Dobra, jeszcze raz, jeszcze druga próba. Dobra, podejście trzecie. Podejście czwarte. Podejście piąte. Dlaczego to nie działa? Jest! Działa! Dobra, czyli to nie działa zawsze, okej. Ej, dostaliśmy w ogóle sztabkę netherite'u. To jesteś... diamenta! Dostaliśmy od razu na początku odcinka. Kolejny netherite, ja cię sunę. Czy to... Czekaj, czy to po prostu mi wywala tylko netherite'a i diamenty? Naprawdę? Czy to jest wszystko, co ja mogę z tego dostać? Czy ja naprawdę będę kopał cały odcinek tylko i wyłącznie po to, żeby dostać kilka diamentów i netherite'u? Zapowiada się nam naprawdę mocno emocjonujący, ciekawy odcinek, ale to nieważne, ponieważ zaraz pójdziemy się bić w takim razie z mobami jakimiś albo coś tego typu. Zróbmy sobie może jakąś totalnie wykokszoną zbroję. W sensie, wydaje mi się, że nie zrobimy żadnych enchantów z tego powodu, że będzie ciężko je zdobyć, nie oszukujmy się. Ale przynajmniej będziemy mogli zrobić sobie zbroję i na przykład zrobić porównanie tego... jak wygląda siła netherite'owej zbroi do zbroi diamentowej, takiej na przykład niezenchantowanej, bo widząc jak to leci, to my jesteśmy w stanie to chwilę momentu zbierać, więc w sumie czemu by nie? Czemu by nie zrobić tego porównania, skoro już się trafiła taka okazja? Ja przyznam szczerze, że zainstalowałem to i w opisie tej modyfikacji pisało, że to będą losowe itemy, w sensie, że będę dostawać... faktycznie było pokazane na miniaturce ten netherite i diament, co mnie zainteresowało, że takie rzeczy mogą wylatywać, ale nie spodziewałem się totalnie, że będą wypadać tylko takie. Naprawdę. I... troszkę jestem w szoku. Troszkę jestem rozczarowany, nie będę ukrywał. Liczyłem troszkę na bardziej zróżnicowane dropy. Ale w sumie z drugiej strony tak sobie myślę, że... zawsze jakiś sposób na sprawdzenie czegoś fajnego. Więc w sumie czemu by nie, zróbmy sobie od razu diamentową zbroję, od razu ją przetestujemy i uzbieramy sobie też tyle, ile po... wiecie co, ja mam pomysł w ogóle. Skoro to wylatuje z trawy, dlaczego ja sobie nie zrobię jakiejś łopaty, tylko kopię ręką? Nie rozumiem dlaczego. Jakby wylatuje tego na tyle dużo, że ja robię po prostu netherite'ową łopatę i lecimy z tym koksem. Bo z drewna... dobra, drewno wypada, bo już myślałem, że naprawdę, że nic nie wypada z drewna też. To by było smutne, ale na szczęście wypada, więc zróbmy sobie tak, stawiamy crafting, stawiamy, robimy patyki. I teraz robimy sobie na szybko netherite'ową łopatę. Nie mogę? A dobra, przecież jest netherite'owa łopata, czyli to trzeba zrobić jakoś inaczej jeszcze, dobra, nie wiem, nie znam się totalnie, nigdy w życiu przysięgam, nie zrobiłem nic z netherite'u, naprawdę, nie grałem na tyle dużo na tej wersji, żebym mógł takie coś zrobić, ale dobra, diamentowa łopata nam w zupełności wystarczy. Wróćmy tutaj, gdzie to kopaliśmy, bo tutaj jak już robię takie szlaczki, to lepiej tutaj to zrobić. I teraz tak, czy jak ja kopię łopatą, to jest mi w stanie coś, dobra, jest w stanie coś wypaść, okej. Czyli to jest ten moment, w którym musimy, jaki tu jest drop diamentów w ogóle z tego, to jest coś pięknego. Dobra, no ale... ale netherite'u potrzebuję więcej, bo już mamy na diamentową zbroję, ale netherite'u mamy bardzo mało. O, strzelam, że ja szybciej uzbieram stack diamentów niż w ogóle netherite'u. Uzbieram tyle, ile potrzebuję na zbroję. Tak mi się wydaje, chociaż dobra, teraz jakiś fajny dropik wleciał. Pytanie, czy ja jestem w stanie z dirtu też dropnąć? Nie, tu mi normalnie leci zwykły dirt, więc to wychodzi tylko z trawy w takim razie. Też spoko, w sensie jakby fajnie, że to zostało tak rozgraniczone i że z normalnego dirtu nie mamy tego dropu. Podoba mi się to. Dobra, weźmy, mamy, w sumie to szybko leci. Zaraz będziemy mogli robić porównanie tych dwóch właśnie zbroi. Jaka jest jakby różnica między nimi, bo przyznam wam szczerze, netherite'ową zbroję miałem raz na sobie w Minecraft i to było tylko wtedy, kiedy sobie ją jakby wziąłem z game moda na chwilę, nawet nie wiem po co. A jestem mega ciekaw, jak ona działa. O ile lepsza jest od diamentowej, bo ponoć jest lepsza. Nigdy tego nie sprawdziłem, przyznam szczerze.
więc nie mam pojęcia totalnie, czy faktycznie tak jest. Ale patrzcie, okazuje się, że jednak szybciej uzbieraliśmy na tą netherite'ową zbroję niż uzbieraliśmy stack diamentów. Aczkolwiek ten stack diamentów i tak już zaraz będziemy mieli. Ja tak dla pewności tylko biorę jeszcze trochę tego netherite'u, bym chciał dostać. Proszę, już mamy stack diamentów, już lecimy z kolejnym stackiem. Tylko ten netherite nie chce mi lecieć coś. Teraz ma jakiś taki przystój, o jest kolejny. Ja bym chciał jeszcze miecz zrobić, dlatego liczę na jeszcze jedną sztabkę. Jeszcze jedną, proszę. Bo diamentów już mamy, dobra, mamy tą jedną sztabkę. Postawmy sobie w takim razie crafting i zróbmy te zbroje całe. Okej, czyli z netherite'u to się jakoś inaczej robi jeszcze. Czekajcie, zobaczmy jak to zrobić. Możemy zrobić diamentową zbroję całkowicie, całą, ale z netherite'u totalnie nie mam pojęcia jak zrobić to. Więc może zrobię po prostu coś takiego, że zrobię żelazny, znaczy diamentowy kill off. Ogólnie zrobię sobie wszystko diamentowe, w sumie tak myślę teraz, że to jest dobry pomysł, żeby coś takiego wykminić. Zróbmy tu tak. No i poświęcimy to. A w sumie to nic nie musimy poświęcać, bo mamy tyle diamentów, że to jest szok. Dobra, zróbmy tak. Poukładajmy to tak, jak to powinno być. Ja mam zawsze takie stałe ustawienie. Tu dajmy sobie to. Tak, nie mamy w ogóle totalnie żarcia, ale chyba tu żarcie w ogóle nie schodzi, tak mi się wydaje. Weźmy ten crafting ze sobą i pójdźmy może na szybko w jakąś kopalnię. Bo muszę uzbierać trochę stone'a, żeby móc zrobić piec. O, tam jest stone w sumie, jest góra, więc w sumie pójdźmy tam, nie będziemy musieli iść. A bo dobra, jednak mnie skusiło tutaj to. Chociaż wiecie co? Nie, jednak pójdę tam, bo tu pod wodą nie chce mi się tego kopać. Chociaż dobra, to pójdzie szybko, jak tak będę stał. No wiadomo, że tak. Zróbmy to, ponieważ wydaje mi się, że po przepaleniu tego netherite'u może być tak, że po prostu wtedy dostaniemy dopiero ten właściwy netherite, którym możemy, prawda, craftować różne rzeczy. Tak mi się wydaje, w sensie, no tak jak mówię, nigdy tego nie robiłem, więc... A to nawet nie idzie chyba tego przepalić. Czekajcie, ja bym dał tutaj patyk. Albo nasionko, nie mogę dać, patyk. Okej, okay. W sensie... Nie mam totalnie pojęcia, jak zrobić cokolwiek z netherite'u. Naprawdę. Więc czekajcie, tu widziałem, że mamy do zrobienia blok. Zróbmy blok. I czy ten blok umożliwia zrobienie czegokolwiek? Chyba nie. A możemy to cofnąć teraz? Możemy cofnąć. I tu pokazało mi narzędzia. Ale dlaczego nie mogę zrobić nic z netherite'u? Nie mam pojęcia. Dobra, uwaga, sprawdziłem sobie na necie, jak się robi takie rzeczy i już wiem. Potrzebujemy po prostu diamentowych narzędzi, które po prostu będziemy ulepszać, czyli tak naprawdę nie potrzebowaliśmy tyle netherite'u, który mamy, tylko jest jeden mały problem. Żeby coś takiego zrobić, potrzebujemy znaleźć wioskę. I teraz tak. To nie jest seria survival, dlatego ja nie chcę tracić czasu na to, żeby szukać wioski, więc po prostu wejdę na creative'a. Zabiorę odpowiednią rzecz, która jest nam do tego potrzebna, czyli upgrade gear, coś takiego. To będzie to. Stół kowalski, po angielsku to powiedziałem, jaka jest nazwa, bo tak się to nazywa na necie. Weźmy z powrotem na survivala i w tym momencie możemy teraz to upgrade'ować, jak widzicie. Mamy opcję upgrade'u i teraz możemy wszystko, prawda, pięknie ogarnąć. Nawet jak postawię sobie obok crafting, tak mi się wydaje, będę mógł naprawić... Nie, to się raczej robi w... Nieważne, nie było tematu. To się raczej robi w kowadle, więc... Nieważne, to był mój błąd. Weźmy w takim razie te rzeczy ze sobą. I teraz możemy zrobić sobie w sumie... Aha, jeszcze musimy zrobić sobie diamentową zbroję całą. Dobra, to robimy diamentową zbroję. Uwaga, robimy tak. Robimy spodnie. Robimy buty i robimy czapkę. I teraz to też musimy zupgrade'ować. Akurat... O nie to. Tutaj, tak. Tu... Tak, uwaga. O nie to. To. Ej, tak szczerze mówiąc, w tym momencie stwierdzam, że... Wow, jaki efekt. No, coś pięknego. Ale w tym momencie stwierdzam, że zrobienie netherite'owej zbroi wcale nie jest takie ciężkie, w sensie tak mi się wydaje. Tylko... No dobra, w tym momencie jesteśmy w stanie też zrobić sobie diamentową. W sumie zróbmy diamentową i tak, ponieważ mieliśmy zrobić porównanie tego. A kurczę, wyszło na to, że nie mamy tej zbroi, bo myślałem, że to się robi inaczej. No ale dobra, w każdym razie zróbmy sobie tak, żebyśmy mieli tu jakiś porządek w tym ekwipunku. Więc może zróbmy tak i tak, żebyśmy mieli jakiś, prawda, jakiś ład. Tu dajmy to w ten sposób, tak o, tutaj... Tu stół rzemieślniczy i tak dalej. Okej, okay. Narzędzi nie będziemy porównywać. Chociaż też by można było, ale to są już takie naprawdę milisekundy. Będę miał, bardziej chcę sprawdzić, jak wygląda sytuacja z obrażeniami od upadku, ponieważ one mogą być naprawdę spore, tak mi się wydaje. I obrażenia. Na dwa strzały schodzi świnia.
czyli jakoś tak normalnie myślę. Dobra, znajdźmy sobie, to jest idealne, tamta góra jest chyba idealnym miejscem w ogóle na sprawdzanie tego, ja, ile będzie zadawać w ogóle obrażeń, jakby upadek z wysokości, więc pójdźmy na tą wieżę, znaczy na tą górę po prostu i sprawdźmy, jak to będzie wyglądało, czy ja jestem w stanie zginąć skacząc z samej góry, czy nie, czy jak to będzie wyglądać, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, zanim ja tam wejdę, to trochę potrwa, coś tak czuję. Więc dobra, wiecie co, na potrzeby filmu będę korzystał z Creative'a po prostu, bo w sumie nie tak miał ten odcinek wyglądać, no ale cóż, nie mamy wyboru w sumie. Myślałem, że po prostu będzie to dłużej trwało, te sprawdzanie tych wszystkich rzeczy, no ale niestety nie. Więc po prostu będę starał się skoczyć tam po prostu, w tamto miejsce i po prostu zobaczymy, ile mi to zada obrażeń. Ze zbroją najpierw netherite'ową, bo jestem ciekaw, z tym jest największa szansa, że przeżyjemy, więc uwaga, skok! Aha. Okej, okay. Nieważne. Okazuje się, że jest to za wysoko i nawet netherite'owa zbroja nam nie pomoże, więc trochę klops. Zostaw mi to, świnio, zostaw mi to, to jest moje, to jest nie twoje. Zbierzmy tutaj te wszystkie rzeczy, bo trochę z tego ze mnie wypadło. Więc mamy coś takiego. Czyli jest to zdecydowanie za wysoko. Przepraszam, ale nie spodziewałem się tego, że zginę. Ale dobra, no nieważne. W każdym razie nie wiem za bardzo, jak ten test teraz przeprowadzić, więc może dajmy to trochę niżej. Nawet nie wiem, o ile niżej, żebyśmy mogli to przeżyć. Ale dobra, dajmy o wiele niżej, żebyśmy to na pewno przeżyjemy. To jest 100%, że przeżyjemy. Więc sprawdźmy w takim razie, ile teraz tym razem zada mi to obrażeń, gdy skoczę. Więc uwaga, bierzemy survival, jeszcze wpiszę tylko tak, żeby był dzień. I uwaga, ile teraz obrażeń? Zostały mi 3 serduszka, okej. To jest ciekawe, ponieważ 3 serduszka to jest mało już jak na netherite'ową zbroję. I teraz ja bym chętnie sprawdził, jak wygląda sytuacja z diamentową. Jaka będzie różnica w ilości serduszek, jeśli chodzi o upadek z wysokości? Tylko muszę coś zjeść. Proszę, czy to mi wystarczy, żeby wyregenerować? Odnowić życie, dobra, nieważne. Chyba nie wystarczy mi to. O nie, nie mam żarcia. Dobra, weźmy sobie coś z Creative'a, żeby po prostu mieć. Ja nie, przepraszam, nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądać sytuacja nagrywania odcinka teraz. Troszkę zmienił on swoje przeznaczenie, ten odcinek. Ale to też dobrze, coś innego w końcu, jakby zaskoczyła mnie ta gra, szczerze przyznam. No i tyle w temacie. Dobra, uwaga, jeszcze te pół serduszka. Dobra, mamy pół serduszka i uwaga, sprawdzamy. Diamentowa zbroja. Tylko pół serduszka różnicy, naprawdę? Czy pół serduszka różnicy jest na tyle dużo, żeby było warto robić tę netherite'ową zbroję? Nie wiem. W każdym razie test został sprawdzony. Ja jestem tylko ciekaw, czy ja z tej wysokości bym zginął, gdybym spadł normalnie. Taką mam rozkminę. Wydaje mi się, że chyba tak, skoro na takich diamentowej zbroje zostało mi 2,5 serduszka, to bez zbroi myślę, że raczej na pewno. Więc ściągnijmy sobie tą zbroję. Proszę, jakby odnówmy to życie szybko. Pół serduszka, dobra, uwaga, sprawdzamy. Co? Czy diamentowa zbroja zadaje tyle samo obrażeń od upadku, co się chroni, jakby to... Nie, to jest niemożliwe, czekajcie, ja wiecie, jak to sprawdzę? Ja to sprawdzę w ten sposób. Zamienię tutaj lekko te bloki na ten, bo wydaje mi się, że może mieć różnicę to, czy spadam na żwir, czy spadam na trawę, tak mi się wydaje, że to może mieć jakieś znaczenie. Więc zaraz to sprawdzimy teraz w tym momencie. Jeszcze raz, czy jeżeli spadnę na kobla zwykłego, czy też tak samo będzie wyglądać sytuacja. Więc sprawdźmy to bez zbroi najpierw, uwaga. Albo sprawdźmy, czy jak to wygląda, uwaga. Ja chyba nie miałem całego życia odnowionego, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że nie mieliśmy całego życia, więc jeszcze raz trzeba to powtórzyć. O nie, wróć z powrotem, dobra, tu. Jest super. I uwaga, sprawdzamy, czy jaka jest różnica? Jestem tego w sumie ciekaw. No, muszę tu pobiegać chwilę, żeby... Dobra, nie, no nie mam siły już, to jest już za dużo dla mnie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, nie chcę mi się tego sprawdzać, już tracę nadzieję. Nie warto jest robić diamentową zbroję, w ogóle nie warto grać w Minecraft. Cześć.